That's it, man. Game over, man. It's game over. What are we going to do now? What are we going to do? Everyone, build a spot and sing a couple of songs. Pani Żulko, wszystkich kierowników działu, natychmiast. Dzień dobry, szefie, jesteśmy. No ile będę czekał na was? Siadajcie, panowie, siadaliśmy po zakładzie. No wiem, jak zawsze. Słuchajcie, jest sprawa taka, że ja jestem po paru wizytach tutaj u konkurencji i w innych zakładach. My mamy dobry produkt, a oni mają dobre pomysły. Jest zakład, który normalną, 40-procentową białą, inaczej pakuje, dali fantastyczną nazwę i się sprzedaje jak świeże bułki. Nazwa? Tak. Uderzyli w punkt. Jest i międzynarodowa i podkreśla polskość. No fantastycznie po prostu. Wiecie jak się nazywa wódka? Nie. Chopin. No. To jest dobre, bo to i międzynarodowe, i polskie, i w Japonii nawet znane nazwisko. To nie trzeba teraz mówić, że jest dobre, tylko my musimy, mamy produkt nowy. Chopin. Poza tym w środku jest tak jakoś chytrze wymyślone, że jest tak jakby... Fortepian? Fortepian i sylweta naszego kompozytora. I chyba jeszcze z tego, co ja wiem, bo ja słyszałem o tym, źdźbło wierzby jest w środku. To jest wersja eksportowa, leciące. Jest do tego pudełko z pozytywką, które po otwarciu cichuteńko... Ciuda rewolucyjna. Nie. To właśnie ryzykowne, nie. Cichuteńko gra nad pięknym, modrym Dunajem. No i poszło. Trochę za dużo mówimy o obcych produktach, a za dużo ja o naszych, panowie, prawda? Ale to spotkanie teraz było po to, żebyśmy mogli, bo mam tutaj próbkę tego nowego. Mógłbym spróbować? Nie, to dla was mam w tym. To jest Chopin? Nie, to nie ma nazwy, to musimy teraz szybko dookreślić. Ma moc. O, myślałby kto, że nie przełyka. Znaczy to burza mózgów? No i od razu, bardzo proszę. Co myślicie? W co tu pójść? Ja bym poszedł, przepraszam, może ja zaczynam pierwszy. Ja bym poszedł w literaturę. Znaczy co, wódka literatura? Nie. Takie jakieś bym albo... O nie, na przykład Quo Vadis. Quo Vadis, bo to jest... I jest... To jest chyba po polsku. To jest po polsku. Po polsku? Tak. Co to znaczy? Tego właśnie nie wiem, ale... Aha. Ale to jest dobre, bo tutaj film był... To jest dobre, bo to jest znane. Tylko, że ja bym wpadł na taki pomysł, że jednak ten Quo Vadis to jest jedna flaszka, prawda? Mhm. A tu trzeba by zmusić klienta, jak to robią w Ameryce czy na Zachodzie, żeby kupował seriami. Dlatego no ja wymyśliłem trylogię. Trylogia. To znaczy co, trójeczka? Nie, trójeczka, właśnie. Ogniem i mieczem to dwa tomy, potem trzy i Wołodewski jeden, to sześć flaszek by było już. Six pack. Sixpack. Kontener. A ta w środku, znaczy ta najmniejsza, bo można by robić różne wielkości i najmniejsza by się nazywała Pan Wołodyjowski. Czy też dam Mały Rycerz? Mały Rycerz. Ja bym proponował, żeby tutaj takie małe szabelki były wszczepione. Żeby dzwoniło. Ale znowu, no to jest raczej dla Polonii produkt. No weźmy takiego Holendra. Co on z tego będzie miał, no, że Mały Rycerz? Little Knight, no i co? No tak, to jest... Nie, to niedobrze, to niedobrze. Słuchajcie, no jakoś tak może, żeby i politycznie, i żeby było... Politycznie? Ale w sensie... Chłopi Rejmonta. To ja mam lepiej, Boryna. Ja gdyby dzieci z Wrześni. No tak, bo to i tak, prawda, i wzrusza, i może... I Niemiec się zastanowi za nim. A może nawet kupi Bogo Sumienie. Ale no to jest takie, że łzy się cisną. Ale uniwersalna to... wymowa musi być tego. A może na przykład coś z takiej dziecięcej literatury? Słynnej. Że wódka dla dzieci? Pinokio? Nie jest polskie. Wesele Wyspiańskiego. No to tylko Wyspiański będzie kupował. Ale on chyba wyemigrował, ile ja pamiętam. A potem to się z kolei na stypę nie nadaje na przykład. To idźmy w taki bardziej radosny nurt, prawda? Wejdźmy, to może
Nasza szkapa. O, właśnie. Bo to i dla Kolendra, Little Horse. Little Woman Horse. Woman szkapa Horse, jest. Kobyła to jest, woman. No, 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 wódka z konia to... A placówka dla dyplomatów mogła być. No, to placówka każdy, to za Grecką. Właśnie, a to każdy ma prawo... Słuchajcie, ale dobrze, no dobrze, tym tropem, bo już jesteśmy blisko, ja myślę, a gdyby tak... Stasinel. O. To mi się podoba. Do połowy Staś? Ja bym Nel dał górą, a Staś na popitkę. A ja właśnie, mam, tak. Popychacz. Popychacz Staś, a Nel to ten właśnie, co tutaj jest... I na dnie trochę piasku, bo to, o ile wiem, afrykańska książka jest. No ale to nie będzie, że polskie. A dla Włochów to by można było Nie, ale zrobić... to może być z Błędowskiej. Zaznaczyć taką, zrobimy karteczkę. Specjalnie przywieziony piasek z Błędowskiej. Albo z Łeby. A bralibyśmy, nie? Z podwórkami. O, jak z Łeby, to butelka wydmuszka. A dla no, Włochów blisko. Taki Nel Pinto di Blu. I kolega od niedawna zdaje się jest u nas. Nie, przez ten miesiąc. Więc tak, ja jestem za Stasiem i Nelem. Nela dajemy górą, Staś popychacz. I proszę teraz projekty, nalepek i... Pan dyrektor pamięta, że to mój pomysł. Ale ja mówiłem, że pół i pół. Wolni jesteście, do roboty. Przyklepiemy. Pani Żurko, ja mam taką prośbę do pani, bo mnie się szybciej skończyła narada. Może pani mi tu podesłać taką małpkę Stasia i Nel? No to pan się spyta kolegów, to już oni wiedzą, co to jest. I więcej Nel.